witajcie tu Osti z kości szybka wrzutka dziś na stole to od Lucrum Games czyli prosta układanka gdzie to będziemy serwować różne japońskie potrawy zaczynam od tego że układamy sobie główną planszę w zależności ile osób gramy to zakrywamy jakąś część pól lub w ogóle jeśli gramy w komplecie my tu graliśmy na dwie osoby więc dwa pola są jakby zakryte Taką planszetką, gdzie trafiają trzy karty akcji, następnie według kolorów i rodzaj dzielimy sobie wszystkie składniki, wystawiamy odpowiednią liczbę tutaj tych herbatek już na naszą planszę. Do tego każdy z graczy dobiera sobie karty z numerem 2, 3 i 4. To jest nasza ręka startowa, każdy z graczy też na dzień dobry dostaje jedną miseczkę. Do puli wasabi wchodzi jedno wasabi. Dostajemy kartę pomocy i zaczynamy grę. Prosta sprawa, w każdej rundzie musimy wziąć jeden składnik i wystawić go na planszę. Następnie, możemy, jeśli jesteśmy w stanie spełnić któreś zadań jakie mamy, a zadanie to po prostu stworzenie odpowiedniej potrawy, to będziemy sobie za kartę punktować. Aby zaliczyć takie zadanie, zrobienie takiego dania, no to musimy mieć te trzy składniki ustawione w linii. Nie muszą być po kolei, wtedy po prostu dostaniemy 5 punktów, ale jeśli uda się, że te danie będzie dokładnie ustawione w jednej linii. Obojętnie jak to sobie obrócimy, czyli akurat w tym przypadku mamy tutaj ten węgosz węgorz i małż. Mamy w kolejności to oprócz tego, że dostałem 5 punktów, dostaję jeszcze 2 wasabi. Wasabi bierzemy z puli ogólnej, trafia tu. To będą punkty na koniec, ale też czasem są używane do zagrywania kart akcji. Natomiast jeśli po odłożeniu płytki nie możemy żadnej, e, żadnego dania spełnić, a zawsze na ręce mamy trzy karty dania do zrobienia, plus ewentualnie karty akcji, których możemy mieć maksymalnie dwie, ale jeśli nie możemy w każdym razie zrobić e, tego dania, no to zostaje nam tak zwane przygotowanie stanowiska, a tu wybieramy jedną z trzech opcji. Możemy dobrać kartę akcji. Jeśli już mamy dwie na ręce, to dobierzemy, ale jakąś wyrzucimy. Możemy zebrać wszystkie wasabi, które tu były odkładane i wystawić tam jedno, albo odrzucić dowolną liczbę kart z ręki, jakie mieliśmy, żeby pobrać nowe, przy czym nie będziemy aktywować ich zdolności. A te zdolności aktywujemy w momencie, kiedy dane danie zaliczyłem. Odkładam je sobie już do moich zaliczonych. I jeśli teraz dobiorę to jest z tych kart. Oczywiście to wskazuje ile jest składników, im więcej, no to tym więcej punktów ale trudniej zrobić. No i co się dzieje? Jeśli wezmę piątkę, to muszę dołożyć dwa łasabi do tej puli ogólnej. Przy czwórce jedno, przy trójce wezmę jedno łasabi do puli ogólnej, jedno do miseczki, przy dwójce nic się nie dzieje. Dwójka ogólnie jest taka wiadomo najprostsza, da najmniej punktów, ale jako że zawsze będzie ułożona przecież obojętnie jak to obrócimy, no zawsze zachowamy kolejność no to zawsze z dwójką też możemy sobie właśnie dobrać kartę akcji. Na co kartę akcji robią? No podczas tury możemy kartę akcji zagrać dzięki temu możemy zwrócić jakiś składnik możemy położyć już na jednym składniku drugi czego normalnie zrobić nie możemy czy za łasami możemy zagrać sobie kolejny składnik i tak dalej. Gramy tak długo Aż cała plansza nie zostanie e, przyblokowana. Jeśli mamy tu gdzieś tę maczę, to możemy ją sobie przesunąć, żeby wstawić e, tutaj składnik. Czyli w takim przypadku mamy tutaj takie składniki, dwa już mam, maczę przestawiam, dorzucam tu tego tuńczyka, którego potrzebowałem, spełniłem to. Spełniłem to jeszcze w tej wersji lepszej, więc dodatkowo dostanę jeszcze dwa wasabi. I tyle. Tak jak mówiłem, gramy do momentu, aż wszystko się zapełni. Wtedy po prostu będziemy podliczać punkty. Każdy z graczy będzie mógł wykonać jeszcze jedną akcję, ale już nie będzie mógł wystawiać. Będzie mógł tylko zagrać jakąś kartę, która być może jakoś mu tam jeszcze punkty przyniesie. I tyle. Prosta, ładnie zilustrowana gierka, taka, żeby się chwilę odprężyć także jeśli lubicie te klimaty lubicie japońską kuchnię to sprawdźcie Hsainto. Dzięki do zobaczenia cześć.